Bardzo dziękuję. Proszę zwrócić uwagę, jaka była dyscyplina czasowa wszystkich panelistów. Dokładnie godzinę trwały wszystkie wypowiedzi. Bardzo dziękuję za to. Przechodzimy do drugiego punktu naszego panelu, do głosów Państwa, komentarzy i pytań, które później zostaną na końcu skomentowane przez panelistów. Oczywisty jest porządek, kto zgłosi się pierwszy, ten będzie miał głos, z jednym wyjątkiem. Jeśli zgłosi się kobieta, oczywiście będzie miała pierwszeństwo, żeby tutaj uczynić zadość temu naszemu niedopatrzeniu. Proszę bardzo o wszelkie komentarze i głos. Proszę bardzo. Proszę się przedstawiać. Nie jestem kobietą. Piotr Iwański, Błyszko-Zdrój. Więc zanim zrobimy to, co by wynikało z ostatniego głosu, czyli szybko się rozejdziemy, jeszcze może jednak rzeczywiście parę uwag. Pierwsza, chyba jedyna w tej chwili, w związku z tą służalczością. To nie jest problem służalczości filozofii. To jest problem ludzi i ich pewnej formacji moralnej. I takie doświadczenie to nie jest tylko doświadczenie współczesne. Kiedy marksizm triumfował, wielu wybitnych polskich filozofów udawało, że są tylko marksistami. I nie zauważało na przykład tego elementu, który tu pan krytykuje, jakichś odniesień do teologii, prawda? Bało się jakiegokolwiek kontaktu. Więc myślę, że problem nie jest w filozofii, ale w postawach moralnych. Trzeba dorosnąć może do tego, żeby być człowiekiem. Bardzo dziękuję. Chciałem bronić naturalizmu, bo się zrobił taki chłopiec do bicia. I oczywiście można traktować naturalizm jako równocześnie rodzaj reduktywnego takiego materializmu, ale właśnie po to ludzie typu nawet w Polsce Miłkowski organizują te konferencje, żeby to traktować szerzej. A co jest alternatywą do naturalizmu? Jakiś nienaturalizm, antynaturalizm? O co nam tutaj chodzi właściwie? Dlaczego ten problem tak zdecydowanie powstał? Naturalizm w szerokim rozumieniu jest funkcjonowaniem w zgodzie z bardzo szeroko rozumianym przesłaniem nauk naturalnych. Co z tym takiego kontrowersyjnego? Dziękuję bardzo. No ja muszę powiedzieć, że pierwsza moja uwaga, mam dwie krótkie, jest całkowicie pod tym samym duchu, bo przez zasady, które mnie trochę znają, mogę być poczytywany jako naturalista, chociaż odżegnuję się od tej metki. I w związku z tym uchodziłbym za dinozaura. Nie mam takiego przekonania, ponieważ nie mam całkowicie przekonania, że mój naturalizm wynika z jakiegoś kultu, jakiejkolwiek metody. I powiedziałem tak, jeżeli szukam mojego telefonu komórkowego i wiem, że on jest w domu, to szukam go w domu. Tak? To znaczy moje poszukiwania jego wynikają z jakichś innych moich przekonań. Nie szukam go w Warszawie, nie szukam go w Nowym Jorku, ani na Księżycu, tylko w domu. I analogicznie tutaj traktuję mój naturalizm. Tak? On wynika z moich innych, wcześniejszych przekonań i nie wynika z tego, że jestem święcie przekonany prawdziwości jakiejś metodologii. A druga uwaga dotyczy języka angielskiego. Najzwyczajniej w świecie, jeżeli działalność filozoficzna ma być traktowana jako działalność naukowa, jeżeli ma być jakkolwiek płynnie ma przebiegać wymiana informacji i wyników badań między naukowcami na całym świecie, którzy mówią przynajmniej w kilkudziesięciu językach, to musi być jeden język i musimy się z tym po prostu pogodzić. Dziękuję bardzo. Tutaj zgłaszało się czterech panów, ale jedna pani, także więc w związku z tym muszę wybaczyć. Maria Reut, ja się boję przyznać, jakie jestem płci, bo tak się stało, że te wypowiedzi na ten temat stają się przedmiotem dowcipów oraz śmiechu starych, ale nie będę kaliła, jestem kobietą. Uwaga moja dotyczy właściwie takiego tonu wypowiedzi prawie wszystkich panelistów, prawie podkreślam, ale skieruję wyraz mojego odczucia towarzyszącego słuchaniu tego, co jest przedmiotem debaty do Damiana Reszyńskiego, ponieważ ta tonacja wystąpiła u Ciebie, Damianie, tak najsilniej i najradykalniej. To znaczy pytanie jest proste. Jak godzisz
taką deklarację otwartości, pluralizmu, doceniania odmienności, różnicy, dialogowania i podkreślania tej wielości. No z takim stosunkiem, który potem wyrażasz wprost, na przykład poprzez obśmiewanie Habermasa czy tak zwanych postmodernistów, nie wiemy, co się tam kryje. Jak to godzisz? Bardzo proszę o problem. Jestem wdzięczny Damianowi Leszczyńskiemu, że zwrócił uwagę na psucie języka filozoficznego. No to akurat jest moje hobby, mniej więcej po wszystkie moje recenzje rozpraw publikacyjnych, profesorskich i mniej więcej w połowie są poświęcone językowi rozprawy. Ale oprócz potwornie panoszących się anglicyzmów w rodzaju referencjach, akwizycji, a nawet audiencji, bywa w rozprawach jeszcze gorzej. Na przykład panoszy się brak znajomości gramatyki w zakresie odmiany nazwisk zakończonych na o. Czyli czytam na przykład w tytułach rozpraw coś tam u Franca Brentano. Tak? Albo arytmetyka Peano. I to jest powszechne w polskich pracach filozoficznych. Jest to również powszechne w polszczyźnie w ogóle. To znaczy, to samo zjawisko obserwujemy w polszczyźnie dziennikarskiej. Ze zdumieniem kiedyś słyszałem na antenie TVN24 dyskusję na temat tego, czy nazwisko Ziobro powinno się odmieniać, czy nie. Tak, to znaczy, jeden z słynnych dziennikarzy twierdził, że nie. Także poza tym panoszy się w polszczyźnie nie tylko filozoficznej, ale też powszechnej polszczyźnie zwrot sprawia, że. To jest ostatnio tak się panoszy. Tymczasem w polskiej frazeologii można sprawiać niespodzianki albo kłopoty, albo można sprawiać się z jakimiś zadaniami. Tak? Natomiast niedawno recenzowałem rozprawę profesorską, w której kilkadziesiąt razy powtórzył się zwrot sprawia, że w konstrukcjach, w których można było znacznie prościej i bardziej elegancko powiedzieć za pomocą zwrotów dzięki temu, dlatego i tak dalej. Tymczasem sprawia, że to ma takie konotacje przyczynowe, tak? Co filozof powinien być uczulony na to, gdzie jest mowa o przyczynach, a gdzie jest mowa o czymś innym niż przyczyny. Podobnie jest ze zwrotem postrzegać coś jako coś, prawda? Który potocznie nie budzi zarzutu, natomiast filozof powinien odróżnić postrzeganie od pojmowania. Są to kategorie epistemologiczne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj Maciej Łudziński, AGF w Krakowie. Proszę Państwa, profesor Woleński zaczął od uwag na temat względności, prawda, podziałów chronologicznych. Powiedział, że wiek XIX zaczął się wraz z kongresem wiedeńskim, a XX z końcem, prawda, po I wojnie światowej. W ten sposób rozumując, można by się zastanowić, czy jakiś wiek w ogóle kiedykolwiek się zacznie, jeśli nie będzie tak wielkiego przełomu. Otóż ja uważam, że wiek XXI już się zaczął. Że się zaczął wcześniej, jakieś 30 lat temu, raczej wraz z wielką rewolucją informacyjną, prawda, jednak to jest olbrzymi przełom, prawda, i w nauce, i w komunikacji międzyludzkiej, w relacjach międzyludzkich i z rozwojem oczywiście biotechnologii. I teraz uważam, że jedną z takich, jeżeli tutaj mówiono o pewnych relacjach między filozofią, a że tak powiem, życiem codziennym, prawda, jak to się przekłada ta wieża z kości słoniowej, w której siedzą filozofowie akademicy i z tym, co się dzieje w życiu społecznym. Przecież widzimy, że z jednej strony jest wielki rozwój filozofii polityki i pewnych kierunków w zakresie etyki zupełnie nowych. Że te nowe wynalazki, że właśnie nowe technologie powodują otwarcie nowych zupełnie przestrzeni, relacji międzyludzkich, i to zmusza i tym samym pewne nowe przestrzenie, ja bym to nazwał przestrzeniami realizacyjnymi wartości. Od najbardziej prostej sprawy zaczynając, jeżeli się zastanawiam, jak dziki
dzisiaj jest na przykład przestrzeń realizacyjna miłosierdzia, to mogę powiedzieć, że ona się tak zmieniła, że dzięki rozwojowi technik transplantacyjnych nawet człowiek, który jest jedynie właścicielem samego siebie i nic więcej nie ma, może jeszcze coś dać, prawda? Bo może dać komu ofiarować komuś tą nerkę, prawda? Czy zapisać te swoje narządy. To jest najprostszy przykład. Jest przede przekładanie, prawda? Jak dzisiaj jest z problemem własności intelektualnej? To jest mnóstwo całych problemów. I że to otwiera nowe pytania również przed filozofami i tworzy też pewne dla nas zadania. Bardzo dziękuję. Kazimierz Perepuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ja uważam tak, że współcześnie to jest jakiś taki wariant przyspieszonego wielkiego wybuchu, teoria wielkiego wybuchu. I ja to nazywam rozjeżdżającymi się światami, oddającymi się światami w nauce, kulturze, w sztuce, w filozofii, poprzez między innymi mnogość, mnożenie nowych teorii, koncepcji, modeli, podejść i tak dalej. Jest to oczywiście przeciwstawienie do wielkich systemów filozoficznych do XVI wieku. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Znaczy, taka jest w tej chwili sytuacja. I tu zadam takie pytania, trochę może przekorne. Co filozofia może dać, czy filozofia może dostarczyć instrumentu do rozwiązania współczesnego kryzysu gospodarczo-finansowego? Ja stoję na stanowisku tak. Jeżeli, bo takie podstawowe pytanie często się pojawia, czy kryzys światowy, kryzys finansowy może przewidzieć? I oczywiście są różne głosy, ale oczywiście z przestrzeni włącznie ekonomistów czy specjalistów z zakresu finansów, zarządzania. Natomiast oczywiście można było przewidzieć i kto przewidział. Jeżeli weźmiemy pracę Baumana i weźmiemy łącznie wskaźniki, tak zwane przesłanki jakościowe, zielone pastwiska, supermarkety i tak dalej, które doprowadziły do nadmiernego konsumpcjonizmu, kryptomanii, no to można było na podstawie tak zwanych impulsów, powiedziałbym pierwotnie niskosygnałowych, a de facto silnosygnałowych, przewidzieć, że taki krach nastąpi, czyli krótko mówiąc, oddalanie się, już nie będę wchodzić w szczegóły, różnego typu instrumentów finansowych i jakby powiększania się czy tam deficytu. Czyli chodzi o to, że stoi na takim stanowisku, że filozofia, czyli pewne narzędzia, dobrze jakby umiejętnie zastosowane w innych przestrzeniach, w tej chwili mówię o przestrzeni ekonomii, zarządzania, finansów, de facto mogą stanowić klucz do rozwiązania tego kryzysu, którego nie rozwiąże się instrumentami finansowymi. Zgodnie z panem Biedla, nie możemy, jeżeli powstaje problem w danej przestrzeni, my nie możemy rozwiązać tego problemu instrumentami z tej przestrzeni. I to, co się dzieje, na przykład Unia ciągle pompuje nowe, można powiedzieć, miliardy euro. Fed, czyli mówiąc, amerykański bank centralny, również pompuje. Ale to jest zamknięte koło, czyli moje stanowisko jest takie, że musimy wyjść z przestrzeni finansowej, przestrzeni pozafinansową. W tym przypadku załóżmy tutaj, nawet do postmodernizmu. Drugie pytanie to jest takie, które dotyczy właściwie wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, którzy robią karierę naukową, czyli doktoraty, habilitacje i profesury, czyli to, co nazywam punktomania. Jak wiadomo, zgodnie z nowymi ustawami, krótko mówiąc, trzeba zebrać określoną ilość punktów, ponadto mieć dużą ilość publikacji właśnie w języku angielskim, o którym tam profesor mówił, polski jest jakiś tam już drugorzędnym językiem. Co gorsza, co ciekawsze, to musi być lista filadelfijska na przykład, ale już jakieś listy, no nie wiem, chińskie, czy rosyjskie, czy w Kazachstanie to już odpadają, więc oczywiście jest to oczywiście niezgodne nawet z konstytucją. My nie możemy się wzorować, jak to się mówi, rozwoju naszej nauki na pewnych zewnętrznych jakby tutaj kryteriach. Więc prosiłbym o ustosunkowanie się do tej kwestii. I wreszcie ostatnia, tutaj kolega mówił trochę o metodologii nauk i teraz zaznacza się taki jakiś potworny empiryzm w naukach.
Mówię oczywiście tutaj generalnie o na przykład wszyscy nobliści z zakresu ekonomii, jeżeli nie ma i to zaawansowanych badań empirycznych, oczywiście wspomaganych mocno zaawansowaną matematyką, no to praktycznie nie ma szans, ja wiem, historyk ekonomii na Nobla. Tak, taka jest sytuacja, czyli empiryzm, który jest konieczny oczywiście w naukach przyrodniczych czy naukach technicznych, ale potwornie również wdziera się nauki społeczne. Tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze tutaj jeden głos i później. Bardzo prosiłbym o, jeśli można, w miarę zwięzłe wypowiedzi, jest dużo głosów, a chcielibyśmy Państwa wszystkich wysłuchać. Bardzo krótka uwaga, Marek Szpieras, Wrocławie, Wójtowskie. Do profesora Wojewskiego. Słyszeliśmy, że filozofia nie odniosła sukcesu. Chciałem powiedzieć, co to znaczy odnieść sukces, jaka forma trudności kulturowej dziś odnosi sukcesy i dlaczego tutaj filozofia tego sukcesu nie ma, a drugie do Damiana Szyńskiego, Habermasa. W ciągu ostatniego roku, co 2-3 miesiące, albo i częściej, pojawiają się artykuły w dziennikach tego właśnie autora, który tłumaczy aktualne procesy społeczne, pisze o miejscu religii w sferze publicznej, o polityczności, o braku normatywności. I jest to język jak najbardziej czytelny i jest czytany przez właśnie gazety codzienne, nie filozofów i wywołuje szereg polemik. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Profesor Biwat. Ja mam pytanie do profesorów Dzińskiego i Jaszyńskiego. Jak? Pytanie do profesorów Kudzińskiego i Leszczyńskiego. Czy panowie zgodziliby się z tym, że filozofia ma jakąś funkcję poznawczą? Jeżeli nie, to co my tutaj robimy? Jeżeli tak, to w jaki sposób realizujemy tę, czy powinniśmy realizować tę funkcję jako filozofowie? Czy za pomocą intuicji, czy jakiegoś lądu, istotę rzeczy, czy też bezpośrednim sposobem, czy też za pomocą jakiejś metody. Jeżeli za pomocą metody, to rozumiem, to nie może być metoda naukowa, w każdym razie, jeśli chodzi o profesora Kudzińskiego, nie czysto naukowa, więc jaka to ma być metoda? Poświadczam przykłady metod nieczystych albo nienaukowych, które są metodami wiarygodnymi. Dziękuję bardzo. Mark Czujewski, ja nie mieszkam w Polsce, nie znam tu sytuacji, jaka jest, i chciałbym postawić trzy pytania z perspektywy doświadczeń w Europie Zachodniej. Z mojej perspektywy to tak wygląda, że kryzys filozofii wydaje się w większości uczestnikom też filozofii tam jasny. I na pytanie, skąd to wynika, dają odpowiedź po pierwsze z zmian cywilizacyjnych, ale silniejsze są od paru lat przepisy Unii Europejskiej i w Bolonii, a proces, który prowadzi do unifikacji uniwersytetów i z edukacji osobowości, kształtowania na uniwersytetach buduje jakąś paneuropejską sieć wyższych szkół zawodowych. Celem niewprost sformułowanych tych przepisów w Brukseli przed laty było już stworzenie wielomilionowej, mobilnej klasy wysoko wykwalifikowanych akademików, a filozofowie w tej perspektywie są niepotrzebni. I próbuje się ich utrzymać, dyscyplinować w ten sposób obecnie, że ta rosnąca grupa politycznie poprawnych lobby ogranicza na uniwersytetach, na filozofii i na wydziałach humanistyczno-politycznych wolność słowa. Między innymi prowadzi to do tego, że wzrasta wewnętrzna cenzura i filozofów między innymi i następuje eksodus, wyprowadzenie się ze struktur akademickich poza akademickie. To nazywa się na terenie kontynentalnym filozoficzną praktyką, a w anglosaskim counseling,
czy poradnictwem, doradztwem, co uważam, że jest mutacją tej niemiecko-francuskiej wersji i prowadzi w innym kierunku. Wzrasta też liczba autorów, którzy opuszczają, filozofów, którzy opuszczają uniwersytety, jeżeli na to ich finansowo stać. Prawie wszyscy, którzy napiszą jakiś bestseller, a jest dużo takich osób, zarobią parę milionów na przykład poprzez pisanie kryminałów pod pseudonimem, opuszczają Wydział Filozofii i zaczynają egzystencję samodzielnego intelektualisty, czy autora, czy pisarza. Pytanie, co panowie o tym sądzą? Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo szybko, Uniwersytet Gdański. Ja bym miał krótką uwagę. To nie jest pytanie do waszej wypowiedzi, panowie, ale prośba o, no myślę, to można dodać. Szybkość i ilość. Są dwie rzeczy, które mnie przerażają we współczesnej filozofii jako chyba jeszcze młodego filozofa. O co chodzi z szybkością? No, szybkość jest taka, muszę bardzo dużo publikować, bo jak nie, to rotacje i do widzenia. Czyli muszę bardzo szybko czytać, a tego jest bardzo dużo do przeczytania i to staje się coraz bardziej płaskie i płytkie. Taki przykład, żeby to usubstancjalizować. Nie wiem, czy to po polsku to jest powiedziane. Przed pisaniem doktoratu pół dnia traciłem na zaczynanie kolejnych artykułów, żeby po dwóch stronach okazało się, że to jest byle jakie i trzeba czytać następny. Po 50% mojego czasu straciłem, ponieważ musimy tak dużo publikować, że publikujemy byle jak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Lorenc, Uniwersytet Warszawski. Po pierwsze chciałbym z dużym zadowoleniem powitać diagnozę upadku podziału na filozofię kontynentalną i analityczną, czy też analityczną i nieanalityczną. Pamiętam, że gdy zaczynałem pracę w Instytucie Filozofii, nauczałem przedmiotu, który się nazywał Filozofia Współczesna. W tej chwili pracuję w zakładzie, który ma tą samą nazwę, ale jego problematyka obejmuje tylko filozofię nieanalityczną. Nie wiem, czy doczekam z powrotem tego, że filozofia współczesna będzie jedno, nie będzie traktowana w takim zasadniczym podziale. Natomiast pytanie do wszystkich panelistów odnosi się do kwestii pojęciowej tego, co mówili. Mianowicie filozofia współczesna, zastanawiając się czasami nad tymi tendencjami, które zostały zapoczątkowane w ostatnich kilkudziesięciu latach, wypracowała kilka pojęć, które określają to, co się zaczęło dziać w filozofii ostatnich tam 20, 30 czy 40 lat. Myślę tutaj o takich określeniach jak filozofia skończoności, filozofia powierzchni, filozofia immanencji, czy filozofia teraźniejszości. I czy te pojęcia wydają się wszystkim panelistom zupełnie nieużyteczne, nieprzydatne i dlatego żaden z panów nie nawiązał do nich? Czy są jakieś inne przyczyny, czy może w jakiś inny sposób pojęciowy dałoby się określić to, co w filozofii się zaczęło, albo można oczekiwać, że się zacznie w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś komentarze, pytania? Jeśli nie ma, to oddajemy głos panelistom w tej samej kolejności. Więc tak, ja się może tak podniosę do tego, co powiedział profesor Leszczyński, troszeczkę przynajmniej. Wie pan, powiedzenie, że pan przesadza, niczego nie rozwiązuje. Trzeba powiedzieć, w jakim sensie pan przesadza. Więc tak, na przykład Platon był niewątpliwie stylistą, ale Arystoteles stylistą nie był i nawet nie wiadomo, czy on sam napisał swoje najważniejsze dzieła, czy są to notatki jego studentów. Na przykład uważam, że metafizyka jest piekielnie nudna, ciekawa, ale nudna. Tam żadnego specjalnego stylu nie jestem w stanie dostrzec. Pytanie, jeżeli chodzi o średniowiecze z kolei, to jak pan poczytał sumy, ale nie to najważniejsze, tylko te podrzędne, to one były pisane straszną łaciną, zupełnie niezależnie od tego, czy to było w XII wieku, XIII, czy w późnej scholastyce. Ja bym nie przesadzał po prostu. W każdej epoce pewna ilość dzieł filozoficznych, przypuszczam, że procent mniej więcej taki sam jak obecnie, no to był językowy kłam.
Druga rzecz, to nie jest tak chyba, że filozofowie tacy jak Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, Hume byli, Hume włączył z uniwersytety angielskie, czy a potem brytyjskie, to były trochę inne. To też jest rzeczą ciekawą. A dlaczego Kartezjusz nie chciał być na uczelni? Chciał być, tylko jego zrażała struktura Sorbony. Spinoza odmówił katedry w Heidelbergu. Też miał ku temu powody. Otóż taka była właśnie struktura szkoły akademii wówczas, że odstręczała tych wielkich filozofów, którzy woleli być bibliotekarzami, czy wieżami diamentów, czy czymś takim. Więc też nie można tego tak automatycznie stawiać jako wzór. Natomiast oni wszyscy, czy znaczy może nie wszyscy, niektórzy uczestniczyli w życiu naukowym swoich czasów, przez korespondencję, przez udział w towarzystwach naukowych, ba, tworzenie towarzystw naukowych, bo trzeba pamiętać, że towarzystwa naukowe stały się rywalami uczelni, więc to ma pewne swoje historyczne uwarunkowania. I teraz, jak sądzę, pewne pytania były do nas wszystkich, czy uwagi. Proszę Państwa, zdać sobie sprawę, że filozofia, jak wszystko obecnie, rozwija się w ramach kultury masowej. I jeżeli oceniamy, to trzeba po prostu mieć na uwadze, że kultura masowa z natury rzeczy jest kulturą przeciętną. Inaczej być nie może. Zresztą pewnie też zawsze tak było. W jakimś tam sensie, a teraz jest uwagi na, teraz jest jeszcze to bardziej wyraźne, z uwagi na powszechność środków komunikowania. No to ma oczywiście rozmaite swoje skutki. Ja jestem człowiekiem starej daty już w tej chwili. Staram się korzystać ze zdobyczy techniki, ale muszę powiedzieć, że ja nigdy nie będę czytał książki w czytniku albo jak kolega Chmielewski, znacznie młodszy, w iPadzie. Ponieważ ja po prostu nie umiem tego czynić. Ja mam pewne przyzwyczajenia lekturowe i trudne. Ale ja rozumiem ludzi, którzy to robią, prawda? Bo to jest już inne pokolenie. No i znowu trzeba mieć na uwadze, że w kulturze masowej, podobnie zresztą jak Państwo wiecie, to chodzi także o sztukę, o teatr, o muzykę, o piosenkę, bo to jest najbardziej. No ta kultura masowa jest jakby antyjakościowa, ale w sensie tym statystycznym, od razu nie wyklucza, że pojawiają się dobre książki, dobre artykuły. Chociaż coraz więcej jest tych właśnie przeciętnych. To tak musi być, no po prostu na to nie ma rady. Filozofia nie może nie być ofiarą kultury masowej, jeżeli głosy, prawda, takie trochę pesymistyczne. Ja też mogę powiedzieć, że jestem zdumiony tym atakiem na naturalistę. Sam jestem naturalistą. Wydaje mi się, że to jest jakaś aberracja, prawda. To atakowanie jakiegoś poglądu jako dinozaura. Ja sam jeszcze nie jestem. To są właśnie typowe przykłady ideologizacji filozofii. Co filozofia może dać? To jest pytanie nie na miejscu. Filozofia ma własne potrzeby, własne problemy i stosowanie do niej kryteriów zewnętrznych jest rzeczą niewłaściwą. Zawsze taki związek praktyki z filozofią był fatalny dla jednego i drugiego. No, ważniejsze pytanie jest, co to znaczy sukces filozofii. Oczywiście
to jest trochę rzecz relatywna, ale zakładając, że filozofowie mieli zawsze pewne ambicje poznawcze w tym takim sensie, że chcieli coś rozstrzygać, jakieś problemy. Niektórzy nawet uważali, że filozofia jest nie tyle nauką, ile super nauką. Rozstrzygnięcia filozoficzne mają zupełnie taki stempel poprawności czy ważności, jak to dawniej mówiono, który jest znacznie wyższy, niżeli stempel czy poprawność typu naukowego. No to ja twierdzę, że filozofia takich sukcesów nie odnosi. Być może są to jakieś sukcesy lokalne, ale i z tym bym się spierał. Bo na przykład, jeżeli powiemy, że Bertrand Russell rozwiązał problem deskrypcji, kontrowersyjnie zresztą, to to jest raczej wynik logiczny, aniżeli filozoficzny. Ale to już jest kwestia szczegółowa. Więc ja bym powiedział za Friedrichem Weissmanem, o którym zdaje się tu była kiedy mowa na tym prawie w programie pod referat, opowiada tak, że filozofii nie ma pytań, nie ma problemów, które dałoby się rozstrzygnąć, co za tym idzie, nie ma rozstrzygnięć. Ale to nie znaczy, że w filozofii nie ma argumentu. Mówi, najbardziej interesujący, czy najważniejsi filozofowie są właśnie rozpoznawani po jakości ich argumentu. To tak łatwo powiedzieć o tym, gdzie pisałem kilka razy, trudniej wyjaśnić, na czym polega jakość argumentu filozoficznego, ale to jest rzecz, która jest pasjonująca popatrzenie. Platon argumentował, jak Tomasz Akwinu argumentował, Arystoteles, rasy i tak dalej. Rzeczywiście on ma trochę tutaj rację. Myślę, że filozofia nie odnosi sukcesu w tym właśnie sensie, że nie rozstrzyga, problemy powtarzają się, łatwo wyjaśnić, to Szkołakowski kiedyś tu zauważył, że filozofia inaczej się starzeje niż nauka i technika. W związku z tym dzieło filozoficzne jest podobne dziełu sztuki. No, nie wystarczy czytać o Platonie, żeby mieć obcować z Platonem. Natomiast jeżeli możemy, nie będziemy jeździć karetą, jeżeli możemy polatać sobie samolotem. A więc dzieła techniki i nauki mają wartość stare, muzealne, natomiast dzieła filozoficzne, podobnie jak dzieła sztuki, nie. Coś jeszcze tutaj jest? Aha, nie mieszkam na Zachodzie, ale ja nie mam tego poczucia, które pan i pańscy koledzy, mi się wydaje, to są właśnie filozofowie typu Żyśka, którzy snują takie, prawda, katastrofy. Natomiast ma pan rację, oczywiście filozofia jest spychana, to prawda, ale dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska ma inne priorytety w naukach społecznych, o czym my wiemy. Dostajemy rozmaite, prawda, projekty. To są krytyńskie, w moim przekonaniu, projekty. One są na jak zrobić, żeby ludziom się lepiej żyło, poprawić jakość życia i tu filozofowie nie są. To jest pewnie wynik, a to jest także w Polsce, to jest wynik, prawda, działań różnych grup lobbystycznych, głównie zresztą socjologów, to są bardzo sprawni. Ktoś właśnie opowiadał, że za American Journal of Sociology dostaje się 40 punktów w Polsce, a za Journal of Philosophy 15, gdzieś tam opublikuje artykuł. Ale to nie ma nic wspólnego z jakimiś takimi. No i wreszcie pytanie o te nowe pojęcia. Ja myślę, że to jest wynik nałożenia się na siebie dwóch rzeczy, mianowicie filozofii czegoś, na przykład filozofii człowieka i próby rzucenia to na ontologię, tak w przypadku filozofii skończoności. Na moim imanencja jest terminem starym, prawda, więc filozofia imanencji nie jest to techniczny, szczególnie nowym, więc ten, kto wprowadził ten termin, prawda, nie bardzo zdawał sobie sprawę z pewnej tradycji. Ale to jest kwestia, to jest
Znaczy, mnie te pojęcia są akurat niepotrzebne, może poza immanencją. Przetrwają, dobrze, nie przetrwają, zostaną zastąpione przez inne. Bym nie robił z tego jakiejś specjalnej, prawda, specjalnego problemu. Jeszcze jedna rzecz, ta informatyzacja i jej znaczenie. Tak, to będzie, tak wszystko, tak i filozofia musi być pod wpływem tego, co się dzieje w świecie, bo zawsze była. Zawsze była. Ta filozofia oświecenia została wygenerowana nie tylko przez utopię, jak niektórzy chcą do tego sprowadzić, ale także przez zasadniczą zmianę ekonomiczną, mianowicie pierwszą rewolucję przemysłową. A to można zresztą skorelować okresy filozofii optymistycznej z pewnym prosperity w sensie ogólnym. Wiek XIX jest tutaj może najbardziej klasyczny. To dlatego właśnie Lec powiedział, że Oktober pod koniec wieku XIX pięknej epoki przewidział, że po ten nastąpi wiek XX. Chciałbym się najpierw odnieść do uwagi Damiana Leszczyńskiego o tym, że czytanie postmodernistów nie odbywało się dobrowolnie. Uważam, że się po prostu pomylił. To jest stwierdzenie niezgodne z faktami. Uważam, że Bauman czy wielu innych pisarzy, czy Roty, Kreliczka, dużo szerzej poza środowiskiem akademickim przez ludzi do tego w ogóle nie przymuszony. Natomiast ani Scrutona, ani czy innych takich autorów nie czytało aż tak wielu ludzi w akademii czy poza nim. Ale to uwaga pani. Bardzo mnie zainteresowała uwaga pana mieszkającego za granicą na temat możliwości wyniesienia się przez filozofów poza akademię pod warunkiem, że zarobią parę milionów euro na podstawie, czy dzięki kryminałowi napisanemu pod pseudonimem. Szanowni panie, gdybym miał ten talent, to już bym ten kryminał pewnie napisał i pewnie bym się już wyprowadził poza rozliczenie. Żartując jednak, chcę powiedzieć, że istotnie ramy instytucjonalne dostrzegamy na różne sposoby. I na różne sposoby poza te ramy się wyrywałem, nie przestałem trzeba być filozofem i zatrudniając, korzystając z tego, z pewnej wiedzy filozoficznej, jaką mam, aby spożytkowywać się na różne sposoby poza akademią. Powiem, że wrócę za Starobielski Instytut Kultury w 2016 roku, między innymi dzięki temu. A więc filozofia, idee filozoficzne mają konsekwencje. Pod warunkiem, że znajdą środki na ich realizację. Tak się składa, że to właśnie instytucje mają te środki, że inne instytucje dają innym instytucjom pieniądze na ich realizację. Natomiast to właśnie pozostanie takim właśnie samodzielnym, od nikogo niezależnym filozofem jest możliwe albo po tym kiedyś jak zarobi te kilka milionów euro, albo nawet dobrej emeryturze. Już nikomu czy nic nie grozi. To nawiązuje do owej służalczości, która nie jest fenomenem, nie wiem, niedawnym, tylko jest fenomenem, który nazwał po prostu Etienne de Robert w XVII stuleciu. On jest znany tak, jest tak stał jak ludzkie struktury władzy. Nie wykorzystałem momentu swojego poprzedniego wystąpienia, aby sformułować jaką diagnozę, to teraz to zrobię. Uważam, że w filozofii dokonuje się transformacji nieustannie, całe szczęście. Jednak z tej perspektywy, którą chciałem zaproponować, transformacje dzieje się dosyć wolno. Zauważcie Państwo, że struktura dyscyplin filozoficznych jest taka, że na samym szczycie stawia się zazwyczaj ontologię, potem idzie nauka o poznanie, epistemologia, potem etyka, a estetyka jest takim przydatkiem. Wymienianym zazwyczaj na samym wózku. Zauważcie Państwo, że od pewnego czasu odbywała się głęboka transformacja, rezultatem czego było przypisywanie coraz to innym dziedzinom filozofii
politycznym autorytetu. Więc uważam, że ontologia straciła swoją wiodącą pozycję na rzecz epistemologii. Dokonało się to już pełną gamą w czasach Kanta. Między innymi postmoderniści i komunitarianie doprowadzili do tego, że to właśnie etyka stała się tą wiodącą nauką filozoficzną, wbrew temu, co możecie Państwo sądzić. A moje przewidywanie na przyszłość jest takie, że pierwszą nauką filozoficzną już niebawem zostanie estetyka i że to będzie estetyka znaturalizowana, czerpiąca pełną garścią z nauki biologii i z Darwina. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja się najpierw odniosę może do tych głosów dotyczących naturalizmu, bo tak ja tu nie będę ukrywał, że wybrałem ten przykład naturalizmu jako tego dinozaura, częściowo dlatego, że on jest ważny współcześnie, tak? Dzisiaj jak ktoś napisze projekt grantu i się zdeklaruje eksplicite, że sobie gwiżdżę na naturalizm, to ma zerowe szanse, żeby dostać ten grant, tak? Czy to jest jedna z wymagań poprawności politycznej no w tym... Statystyczne dane. No nie, ale to jest mniej więcej tak jak, to jest tak mniej więcej jakbyś prosił o dane statystyczne, gdybym twierdził, że na przykład duża ilość księży nie stosuje się do celibatu, tak? To jest tak zwana wiedza potoczna, której nie trzeba udowadniać za pomocą danych statystycznych. Ładne statystyki. Druga, ale no chciałem dodać, że druga część powodu, dla którego właśnie sobie wybrałem tego dinozaura, to jest taka, że ty się znajdujesz w tym gremium, więc wiedziałem, że dyskusja się rozwinie na tej kadrze. No ale wracając do Adremu, jak to tam kiedyś jakiś polityk powiedział. Pytania są takie, padły takie, jaka jest alternatywa dla naturalizmu czy filozofię uważam za dziedzinę poznawczą, a jak tak, to jaką metodą miałaby się posługiwać. No więc pierwsze, alternatywa dla naturalizmu jest mnóstwo alternatyw, tak? I to trzeba by sobie przede wszystkim sformułować precyzyjnie, co to jest naturalizm, bo naturalizm jest trochę tak, jak naturalizm w tej chwili funkcjonuje tak trochę na zasadzie wartości chrześcijańskich, tak? Europa jest zbudowana na wartościach chrześcijańskich. Część tych wartości chrześcijańskich, które są nazywane chrześcijańskimi, są po prostu zdroworozsądkowe wartości bycia porządnym człowiekiem. Tak? One nie są specyficznie chrześcijańskie. A te, które są specyficznie chrześcijańskie, to na tych nie jest zbudowana Europa. Tak? Więc podobnie jest z naturalizmem. Tak? Część tych wymagań, które naturalista stawia, są po prostu zdroworozsądkowe wymagania, żeby uwzględniać wyniki nauk. I ja nie jestem, ja nie występuję przeciwko temu rozsądnemu wymaganiu. Natomiast wariackim twierdzeniem jest to, że cokolwiek, że zastosowanie metody, która jakby nie daje się w sposób ewidentny zaklasyfikować jako metoda nauk przyrodniczych, jest w jakimś sensie zabronione, czy w jakimś sensie nierozsądne. Tak? Przykład taki, to znaczy w filozofii umysłu. Nikomu się nie udaje wyjaśnić w sposób taki, żeby to rzeczywiście działało, jak tutaj do obrazu fizykalnego te qualia nieszczęsne zaklasyfikować. No to się mówi, to qualia nie istnieją. Tak? Zamykamy oczy jak dziecko i mówimy, nie, tego nie ma. Skoro to się nie zgadza z moją ideologią, czy z moimi dogmatami quasi-religijnymi, to tego nie ma. Podobnie na przykład z kwestią wolnej woli, tak? No są wiadomo kompatybiliści, inkompatybiliści, ale w zasadzie, to znaczy jeśli ktoś stawia tak sprawę, że no skoro mamy taki problem, albo można sobie postawić taki problem wolnego działania, to być może należałoby się zastanowić nad przyczynowym zamknięciem uniwersum. No to jest traktowany tak, jakby zaprzeczał wielkości moralnej Jana Pawła II. Tak? Z nim się już przestaje rozmawiać. Tak?
On jest już w dołu, do dobrego towarzystwa go się już nie zaprasza. Więc ja występuję przeciwko takim dogmatom, tak? To znaczy w porządku, stosujmy wyniki nauk szczegółowych, stosujmy aparat matematyczny i tak dalej, ale tam, gdzie to działa, tak? Jeszcze jedna metafora. Naturalista to jest tak jak taki kowal, który nauczył się operować młotem z dużą finezją. Wykuwa podkowy za pomocą dwóch uderzeń, a ozdobną kratę za pomocą czterech. I zaczął twierdzić w pewnym momencie, że wszystko załatwi za pomocą tego młota. Pewne konflikty społeczne udaje mu się rozwiązywać, ale przychodzi do niego zegarmistrz i mówi: nie, zegarka ty mnie naprawisz, tak? Ja potrzebuję innych narzędzi do tego zegarka. A kowal się upiera, naprawię. Robi próbę, zegarek, że tak powiem, rozpada się na części. No i jaka jest reakcja kowala wtedy? Dwie możliwe są reakcje. On mówi tak: wprawdzie mój młot tego nie naprawi, ale pewien przyszły młot kowalski doskonale na pewno poradzi sobie z zegarkiem. A druga reakcja kowala jest taka: zegarki nie istnieją. To musi być jakaś skomplikowana iluzja. Skoro mój młot tego nie ugryzie, to znaczy, że to nie istnieje. To jest eliminacjonista. Kowal eliminacjonista. Ja przeciwko takiemu naturalizmowi występuję, a nie przeciwko zastosowaniu... A jaka jest metoda filozofii? No taka jak wszelkiej działalności naukowej. Musimy uwzględniać możliwe szerokie spektrum wiarygodnych przekonań czy intuicji, różnie to jest tak nazywane. Nie ma żadnej cudownej metody, bo to jest tak się mówi: no ja skoro nie naturalizm, to co? Redukcja eidetyczna? A właśnie nie. Redukcja eidetyczna w tak samo małym stopniu jak naturalizm. Trzeba po prostu rozsądnie przyglądać się różnym fenomenom w świecie, próbować dyskutować z innymi ludźmi, uwzględniać też ich intuicje i tak dalej. Jak będziemy to robić cierpliwie i rzetelnie i z dobrą wolą, tak? A nie po to, żeby kogoś dyskredytować, żeby mojego grantu nie przechwycił, tak? To może dojdziemy do czegoś, tak? A może nie dojdziemy, bo może mamy za małe umysły. Jeszcze krótko bym się chciał odnieść do tej kwestii typu proces boloński, różne koncepcje uniwersytetu, ilość i jakość, tak, to, że walczymy o te granty i zbieramy te punkty, tak, ja mówię, że wszyscy jesteśmy teraz dziećmi kapitana Granta, tak, i to są, tak jak profesor Woloński powiedział, to są w pewnym sensie nieuniknione procesy mające do czynienia z masowością tej całej zabawy, z tym, że trzeba to jakoś oceniać. No może w XVII wieku trochę było łatwiej, bo to były elitarne zabawy, tak? To trzeba było mieć środki na to, żeby... I można było sobie być wtedy prywatdocentem, tak? A teraz to jak będę prywatdocentem, to po pewnym czasie nie będę miał siły, żeby pisać, no bo muszę też jeść i różne, powiedzmy, inne przyjemności z życia czerpać, tak? I jeszcze ostatnia, może krótka uwaga, no czy filozofia może rozwiązać kryzys i czy może znaleźć receptę na kryzys? Nie może. To czy kryzys zostanie rozwiązany, czy nie, to jest kwestia psychologiczna, tak? Tak samo, to znaczy cena nieruchomości i to, czy bank da kredyt, czy nie da kredyt, to zależy od tego, co dzieje się w naszej głowie, tak? Jak chcemy to rozwiązać, to musimy próbować ludzi jakby, no znowu tłoczyć w te tory, żeby to wszystko zaczęło znowu działać na zasadzie piramidy, tak? To znaczy, żeby bańki spekulacyjne coraz bardziej rosły, bo jeśli będą rosły w nieskończoność, a nie ma powodu, dla których mają nie rosnąć, tak? Bo to nie jest, to się czasami używa takich metafor, że to świat jest skończony, w związku z tym cena nie może rosnąć w nieskończoność. Może, bo cena jest abstraktem, tak? To ile będzie kosztował domek czy mieszkanie, zależy od tego, ile jesteśmy w stanie zapłacić, tak? Będziemy w stanie dużo zapłacić, to bank da kredyt i tak dalej. Także kryzys może się skończyć w 3 sekundy, tak? Pod warunkiem, że zmienimy nasz sposób myślenia. Tak, filozofia w tym nie pomoże. Ja może najpierw odpowiem na pytanie dotyczące Habermasa, bo jakoś zostałem z nim negatywnie powiązany. To nie jest tak, że ja się udzielam na Habermasa,
Ja nawet nie byłbym w stanie powiedzieć, że jakoś go dobrze znam, bo połowa pierwszego tomu Teorii działania komunikacyjnego mi wystarczyła, żeby przerwać lekturę filozofa. Odwołuję się do cytatu ze Scrotona po prostu dlatego, że on dobrze obrazował odczucie, jakie mi towarzyszą przy niektórych tekstów filozoficznych. Co do pluralizmu, no to właśnie on polega na tym, że Habermas pisze swoje, ja ironizuję na ten temat, a ktoś się może zrzymać na to moje ironizowanie. No to właśnie jest pluralizm, a brak pluralizmu to jest na przykład sytuacja taka, w której ktoś pisze książkę ironizującą na temat Hegla, a ktoś inny mówi, że tak nie wolno, bo Hegel był wielkim filozofem i nie wolno o Heglu mówić źle. W ogóle, ani ironizować tym bardziej na temat Hegla, bo to był wielki filozof. Więc tak rozumiem pluralizm, powiedziałbym trochę wulgarnie w stylu XIX-wiecznego liberalizmu Johna Stuarta Milla. Po prostu, że różni ludzie mówią sobie różne rzeczy, a inni słuchają tego, ludzie słuchają, zależy, czy im się podoba, czy nie. Teraz bardziej konkretnie co do naturalizmu, ja bym jeszcze dodał do tego, co powiedział profesor Chodzimski, jedną uwagę. Właśnie albo zdefiniujemy naturalizm ogólnie, trywialnie, że po prostu no posłuchajmy, co mówią naukowcy, uwzględnijmy to i tak dalej. Nie obrażajmy się na naukę, nie mówmy, że to jest wina całego zła i tak dalej. To ja się z tym zgadzam, to trzeba zrobić, bo to jest właśnie zalecenie zdroworozsądkowe. Ale jak zawęzimy definicję naturalizmu i powiemy na przykład tak, okej, naturalizm ontologiczny mówi nam, że uznajemy za istniejące tylko to, co postulują aktualne teorie naukowe, a naturalizm metodologiczny przyjmujemy, to znaczy uznajemy za wartościowe metody tylko takie, którymi posługują się obecne dziedziny naukowe, to powiem, że z punktu widzenia filozofii taki naturalizm jest ograniczający. Dlaczego? Dlatego, że filozofia mogłaby zadać pytanie, a dlaczego mamy uznawać to na przykład, albo a jaki jest status racjonalności naukowej, która się zmienia czasem. Prawda? Zapytać to tak jak u Kanta na przykład. Kant się pyta o to, jak są możliwe nauki, jak jest możliwe czyste przyrodoznawstwo. Gdyby był zwykły naturalistą, po prostu by je wziął, by się o to nie pytał. Więc z czysto heurystycznego względu uważam, że takim radykalnym naturalistą być nie warto, jeżeli mogę się odwołać do opinii profesora Wolińskiego teraz, który pisał a propos filozofii i nauki, że filozofia, tak jak Wittgenstein mówił, no, nie jest na tym samym poziomie, co nauka, jest przed albo po, ale nie jest w tej samej działce kategorialnej, że możemy powiedzieć, że tu jest, prawda, fizyka, chemia, biologia, socjologia i obok jest filozofia jako nauka. I stąd też te wszystkie uwagi moje, które tutaj były formułowane dotyczące biurokratyzacji i na przykład tej uniformizacji, anglicyzacji i tak dalej, one nie muszą się odnosić do nauk realnych tak zwanych, czy formalnych, ale odnoszą się do filozofii, która pełni inną funkcję. I teraz, jaką funkcję pełni filozofia, bo było pytanie, funkcję poznawczą. Żeby to wyjaśnić w sposób najbardziej mętny, odwołam się do metafory. Moim zdaniem dobrej metafory, o której kilka razy już wspominałem przy innych okazjach, metafory Michaela Oakeshota z książki Wieża Babel. Otóż filozofia, on tam mówi, filozofia jest taką działalnością, albo inaczej, każda działalność poznawcza polega na wchodzeniu na pewną wieżę, na stopnie pewnej wieży i spoglądaniu na rzeczywistość z różnych pięter. Zdrowy rozsądek to jest parter, kolejne nauki spoglądają na rzeczywistość z coraz wyższych pięter. I filozof tym się różni od różnych nauk, że dwie rzeczy robi, to znaczy chce wejść wyżej niż inni, i co najważniejsze, nie chce zabierać ze sobą widoku z poprzednich pięter. To znaczy nie chce, żeby widok z poziomu zdrowego rozsądku, czy z poziomu, powiedzmy, nauki tej czy innej szczegółowej, determinował jego ogląd rzeczywistości. Oakeshott nazywa filozofię jakąś radykalną, rewolucyjną działalnością intelektualną. To znaczy, że filozof o wszystko może zapytać. Że to jest najbardziej radykalna działalność intelektualna, która nie przynosi żadnych praktycznych korzyści. Bo jak powiedział Arystoteles, filozofia jest możliwa wtedy, kiedy wszystkie praktyczne korzyści zostaną zaspokojone. O tym w tej nudnej metafizyce napisał na początku, że w momencie, kiedy zaspokoimy wszystkie praktyczne korzyści, dopiero możemy mi trężyć czas na filozofię, która takich praktycznych korzyści nie zaspokaja. Więc to byłaby moja odpowiedź na pytanie o to, jaką metodą się posługuje filozofia. Mam nadzieję, że wystarczająco jest to niejasne, żeby mnie nie dopytywać. Dziękuję. Proszę Państwa, miałem podsumować, ale czas się skończył. Będzie przerwa na kawę, więc pozostaje mi jedynym podsumowaniem, może być takim ulubionym powiedzeniem mojego profesora, terminowałem z filozofii, kiedy 90% filozofów polskich, o czym zapomniał, budowało podstawy społeczeństwa socjalistycznego. To profesor Kamiński, który wykładał, zawsze każdy temat rozpoczynał. A o tym to różni różnie mówią. Myślę, że w taki sposób możemy to podsumować, co słyszeliśmy dzisiaj, że o tej filozofii XXI wieku to różnie mówią.
No, w tym razie chciałem podziękować tym, którzy wzięli udział w tym panelu, za dyscyplinę, za inspirujące wypowiedzi i Państwu za udział w dyskusji. Dziękuję bardzo.